I pakiet Formula Drift. Nie wiem, jak to się czyta po angielsku. Formula? Nie wiem. I zaczniemy sobie od BMW 325i, które jest w klasie S1 już porobione. Obejrzmy sobie tego gnoja, śmierdziela. I w każdym z tych samochodów będziemy sobie robić taką trasę, tak żeby wrócić z powrotem do tego centrum Horizon, ok? I sobie potem zamienić na inny. Dobrze, mamy standardowe takie sobie malowanie. Porobiony ten samochód jest. O kurde, co to jest? Tak oglądam czasami na zlotach te samochody driftowe i w większości przypadków to wygląda tak, że na nich jest już tylko i wyłącznie karoseria. Wszystko inne po prostu tego nie ma. Karoseria nawet nie ma klamek, nie ma żadnych tam w środku rzeczy. Zostaje tylko deska rozdzielcza, kierownica. Wiadomo, drążek zmiany biegów, ręczny i tak dalej, nie? Weźmiemy sobie standardowe malowanie, żeby pokazać jak najlepiej ten samochód. Dobra. Przejedź się Focusem MK1 RS, tyle botów w tym jeździ, a ty byś też mógł obczaić ten samochodzik. Spokojnie, spokojnie, na pewno będziemy jeszcze mieli czas, żeby to wszystko posprawdzać. Teraz chcę się zająć tym dodatkiem fantastycznym. Tak sobie wygląda wnętrze. Nie wiem, co tam jest nakombinowane, ale wygląda to, jakby ten samochód był groźny. Jakby miał nas zaraz zjeść. Nie mamy tu żadnego spoilera. Jakby ktoś chciał zainstalować, to jest tu taka wielka, zakryta siateczką wyrwa. Więc nie zamontujesz tu spoilera. O, możemy to nawet ściągnąć, zobaczcie. Co to jest? Zestaw natychmiastowego wpierdolu w tym bagażniku. No tak, ja nie wiem, co to jest. Tak? Klasyczna gałka zmiany biegów. Dobra. Jedziemy. A czekajcie, tuningujemy go czy nie? Nie, seryjny. Niech będzie seryjny. Patrzcie, kurde, jak to wygląda. A ciekawe jak brzmi. Wow, ale zajebisty jest. Zajebisty samochód. O, może tak. I wiecie, jaką traskę będziemy sobie robić? Będziemy sobie jechać tutaj dookoła. Cyk, 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 tu. I to sobie tą traską wrócimy i będziemy w Centrum Horizon zmieniać sobie na następny samochód. Chyba, że któryś mi się tak spodoba, że będę chciał zrobić dodatkowe kółeczko. I na końcu sobie ocenimy, który z tych samochodów jest najciekawszy, ok? Według was, według mnie. Dobra. Oh shit, jak on brzmi! O kurde! Joki motherfucker, ty! Joki kozak! Jo, co się dzieje z tym samochodem, jak on pięknie lata! Wow! Co? Serio? Tak z dupy normalnie bierze zakręt, nie da się go przesterować, idealny do driftu. Ale jak pięknie lata, jest taki leciutki w prowadzeniu. Jakbyś, nie wiem, wciskasz gaz i nagle tak fajnie dupa siada. Jeszcze nie mam tych, stref driftowych odblokowanych, ale mega, mega przyjemnie się nim driftuje. To jest aż niesamowite. Ja będę musiał wszystkie samochody robić tak jak ten tutaj, ale to jest aż niemożliwe, że w Fordzie tak perfekcyjnie się driftuje tym samochodem. Wow! W szoku jestem! Widzicie jak on lata? Ja naprawdę nie muszę się tu specjalnie starać. Wow! Wow! Pewnie zastanawiacie się tak jak i ja, jaką prędkość maksymalną osiągniemy tym motherfuckerem. Patrzcie, jego się nie da przesterować, teraz specjalnie tak zarzuciłem mu dupę, żeby coś tam się z nim stało, ale nie da rady, kurde, zapomnij. Dobra, tu mamy taki szybszy odcinek. Na czwóreczce się trochę zgasił. Patrz! Dobra, wyleciałem z trasy, to się nie liczy, ale
Ja myślę, że on by jeszcze tutaj sporo dał radę ten polecieć na tym długim zakręcie na tej czwórce. Patrz na to, ale jak fajnie się buja podczas skręcania. Wow. Jeśli nie interesują was te bondowskie samochody, to moim zdaniem dla tego jednego samochodu tylko, a nie testowałem jeszcze pozostałych, dla tego jednego samochodu opłaca się kupić dodatek z driftowaniem. Serio. Ale jeszcze sprawdzimy jedną bardzo ważną rzecz. Maksymalny kąt skrętu. Zobaczcie na to. Jak mocno możemy tu koła skręcić, nie? Ja nie wiem, czy to jest max teraz. Patrzcie na moją masukę. Yeah, baby. How are you? Ja pierdziele, to jest kurczę mistrz. Masakra. Co ten samochód robi? To jest piękne. To jest piękne. Ja mu robię fotę. Mówcie co chcecie, nie zgadzajcie się, zgadzajcie. Robię mu fotę i tyle. No i fantastycznie. Mamy fotełkę. Dobra. Jedziemy zobaczyć następny samochód. Wow! Co to tu pojechało? To chyba był Mustang też przerobiony na te... A czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze wokół... w centrum Horizon, mamy tutaj takie fajne zakręciki. Ja jeszcze chcę nim troszeczkę tutaj. Płacz. Ja. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. Jak będziecie grali, to koniecznie kupcie sobie ten dodatek. Dla tego jednego samochodu. Tutaj mamy takie rondo do driftu. Jego się nie da przesterować. Nie da się. Ja tu takie kąty nim robię, że to głowa mała. Ale teraz mamy specjalne takie zawieszenie do driftu i możemy do prawie każdego samochodu to zainstalować. Co on robi ten samochód? Rzeźnia, dobra. Bierzemy następny. Który jest następny w kolejce? Nie wiem, ale ten był niezły. Bierzemy Sylwię, zobaczymy. O kurde, sztosik jest. Wow. Bierzemy standardowe malowanko. Yeah. Jasne, Szczepan, pamiętam o tych felgach. Czekam na latanie tyłem E36. No jak będzie taki fajny bodykit jak w trójce do driftu, to kurde. No dobra, zobaczmy. Tutaj też za wiele. Całkowicie puste. To nawet nie ma ten. To nawet nie może być taksówka do driftu. Ale czekajcie, możemy wejść z tej strony. A nie, możemy się tylko tak nachylić. A, okej. Okay. Dobra. Tu z tyłu też mamy zestaw w pierdolu. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Nie, no to pewnie jakieś tam chłodzenie, jakieś kurde akumulatory. Maska się otwiera 90 stopni, nawet więcej jak 90 stopni. Pod maską mamy kolejny zestaw natychmiastowego wpierdolu. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś czarna magia. S8, koni pewnie z milion. Jedziemy tym. Tam lodówka była, no. Tak, to była lodówka. Brzmi chyba bardzo podobnie, nie? Kurde. Ej, autentycznie te samochody są aż dziwne. W którą stronę skręcisz, w tamtą stronę driftuje. To jest aż zbyt proste. Nie da się tego przesterować. Musicie mieć ten dodatek. Ja nie żartuję. Mówię serio. Dobra, jedziemy tym dziadem. Boję się tu pojechać źle, szczerze, bo jak pojadę tym samochodem źle na tym drifcie, a jest taki prosty do driftu, to jest wstyd i hańba. No gdzie mi się tu Viper wpierdzielasz? Patrz jak się pcha jeszcze, nie? Że to niby moja wina.
Jo piernicze. Mam nadzieję, że będziecie, kurde, te samochody tutaj celebrować w tej grze, te driftowe. To jest jakaś, nie wiem, to jest jakaś magia. Marzenie driftera, kurde. Tam kupejka sobie jechała, patrzy na taką Silvię i tak łezka leci. Gdzie ja pod Tesco będę tak driftować z tym Sebiksem za kierownicą? Przecież on nawet nie wie, jak wbić dwójkę. Na jedynce mnie katuje, taka smutna BMW-ka z łezką pod lampą jechała tam. Dobra, rozpędzamy się. I próbujemy walić tamten... To mi się nie da w prostej linii nawet jechać. Samo driftuje. Co ten samochód wyprawia? To jakbyś na modach jechał, daj spokój. O, teraz się udało przesterować, ale tak chamsko, nie? Jo! Genialna sprawa. Dobra, jedziemy. Zrobimy jeszcze tam kółeczko, tak jak tamtą BM-ką. Arabskie drifty, cyk. Piękny kiss the wall. Daj spokój, a to jest dopiero drugi samochód, ja już mam mokro w majtkach, nie? Spróbujmy tutaj zrobić to kółeczko. O, przesterowałem. A? Tego już łatwiej przesterować, tamtej BM-ki się nie dało. Ale ten za to jest jakiś taki... On płynniej lata na tych zakrętach. A BM-ka była taka... Zbyt agresywna jakby. Ja. Teraz mi się w głowie zakręci od tego. No i pięknie. Yeah. Super. Ej, ten był też bardzo fajny, chociaż BMW jak do tej pory wygrywa. Nissan 240SX. Ale z jakimś dziwnym przodem od Camaro? Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy go. Co to jest? Czekajcie, czy to nie jest czasem Silvietta? Kojarzycie? Pilarczyk chyba ona się nazywa, ta drifterka, prawda? Karolina Pilarczyk? Coś takiego? Czy to nie jest czasem Silvietta albo coś na kształt tego? Kto jeszcze miał z takim przodem driftowóz? Co to tutaj jest? Patrzcie, jaka wielka V8-ka. Skąd oni ją wzięli? Ze statku jakiegoś? Karolina Pilarczyk ma takie body. A. Ten przód nazywa się Boss. Czy Bus, tak? Bus? Boss? Tak wygląda sobie tył. Jakie ty, zobacz jak te koła wystają. No nie no, aż tak mocno nie wystają, ale są jakieś fajne felgi. Hej. Wygląda tak, jakby wystawały zza karoserii i to grubo, nie? Silvietta Predator mówi, że to jest. No dobra. A ciekawe, ja tak z ciekawości sprawdzę ten jeden samochód i zobaczymy, czy możemy coś w nim zmienić. Ja bym w nic w nim nie zmieniał, no. Możemy dać nawet na 4 kapcie, jeśli ktoś jest szalony, może to zrobić. Ale takich... możemy mu zwiększyć moc. Standardowo, bez żadnych przeróbek, mamy 860 kW.
koło 1000 koni mechanicznych to jest. Ale możemy mu zrobić 1000 KW. Ja nie mam zamiaru tego robić. Podejrzewam, że on już z tą mocą jest wystarczająco dobry do driftu, a zresztą sprawdzamy takie te samochody takimi, jakie są, nie? Dobra. No właśnie, bo ja nie pokazuję wam ich ze środka. A tu chyba nie ma zbytnio co oglądać, co? Patrzcie, jak się buja. Dobra rzecz. A czekaj. Jeszcze... Co się dzieje? No dobra, jedziemy. Ty, dosłownie tak. O kurde, ten to jest szatan. Ty, on ma tylko 4 biegi. Po co mu więcej? Jaki szatan. Ten to jest dopiero dziad. A znowu nie mogę się tu zmieścić. Wciąż ja to w krzaczory walę. Jaki szatan. Dziękuję za donatik. Dziękuję bardzo za donatik, pozdrawiam. Shit. Uderzyłam w jakąś... Znowu tu w tym miejscu BM-ka mi wyskoczyła. Proszę bardzo, jak pięknie. Wow. Ty, ale to jest... O nie, wypadł ty małe kuperze. Huhu! Ten jest chyba do driftu, ten jest najlepszy. BMK była taka do... ten... Taka do zabawy bardziej. Oj, tu powinienem zredukować, bo się trochę zdusił. Ale jak on pluje, to jest niemożliwe, co ten samochód wyprawia. Ale skopałem. Oh my god. Ten jest najlepszy do driftu jak do tej pory. Zobaczymy, co następne samochody nam zaoferują, ale... Ten tak cudownie lata, jest taki szybki, taki zwrotny. Te samochody w ogóle są bardzo lekkie w opanowaniu, ale Silvia była taka jak do tej pory najtrudniejsza do driftu. Ja mam wrażenie, że to... Ja nie wiem, jak te samochody bardzo dziwne są. Co to tu w ogóle pojechało? Jakiś dziwny samochód, jeszcze go w życiu nie widziałem. Okej, tutaj trochę przesadziłem. Przydałoby się wyłączyć ten ruch uliczny. Mam nadzieję, że jest gdzieś ukryta taka opcja w Fordzie Horizon 4. Kurde, ten jest szalony. Czterobiegowa skrzynia biegów. Od tego driftowania cały czas mi pad drży i już czuję takie drgawki w rękach dziwne. Powinienem to wyłączyć, bo już mam dosyć tego. Patrz na to. Ja pierdziu, ten jest też dobry. Ten jest chyba taki najszybszy, tak czuję, do tego driftowania, jak do tej pory. BMK była taka raptowna, widzieliście, że jak nią skręcałem, to nią bujało na boki, nie? Ten jest taki płynny, ale jest... nie wiem, tak mam wrażenie, że w nim jest aż za dużo mocy i te samochody mają tak dużo kontroli w sobie, że ja się naprawdę przy tym driftowaniu nie muszę specjalnie starać. Oczywiście mógłbym to robić dużo lepiej i ktoś pewnie, kto tam dużo driftuje w Fordzie, na pewno lepiej by driftował ode mnie, ale serio, jak wy to oglądacie i wydaje wam się, że to ciężko jest tak driftować, bardzo łatwo. Bardzo łatwo jest driftować. Mam takie porównanie dla was, jeśli ktoś grał w 5M'a na serwerach driftowych i tam są takie zmodyfikowane te samochody, to jest coś podobnego.